Dzień dobry, koleżanki i koledzy. Chciałem powiedzieć, że dobrze znowu was widzieć, ale wiem, że część z nas z uwagi na pandemię uczestniczy w Radzie Krajowej wirtualnie, korzystając z aplikacji internetowych, ale wiem jedno, że jesteśmy wszyscy razem. Jesteśmy tutaj, by potwierdzić gotowość do zmian, by potwierdzić, że jesteśmy gotowi odbudować Polskę. Polskę przyjazną dla obywatelek i obywateli. Polskę, w której każdy może być tym, kim chce. Polskę otwartą na zdanie i marzenia ludzi. Polskę, którą znacie z codziennych rozmów na ulicach waszych miast i miasteczek, w których mieszkacie. I wreszcie Polskę europejską. Polskę silną na arenie międzynarodowej. Polskę, z którą każdy liczy się w Unii Europejskiej. Polskę, która kształtuje tę Unię. Tak, jesteśmy gotowi, by odbudować Polskę. Jesteśmy gotowi dlatego, że wiemy, jesteśmy o tym przekonani, że Polska to wielka zbiorowa odpowiedzialność, że Polska to jest coś, co łączy nas wszystkich. W ostatnich dniach, tygodniach widzimy, jak nasz piękny kraj się sypie. Widzimy olbrzymi chaos. Widzimy wielki kryzys gospodarczy, pandemiczny, ale również kryzys rządowy. Polki i Polacy nie czują się bezpiecznie. Widzą ten chaos. Boją się o swoje zdrowie. Boją się o utratę miejsc pracy. Boją się o to, czy ich firmy przetrwają trudny czas kryzysu gospodarczego. Ten wielki strach potęguje również to, że państwo jest chaotyczne. Ta władza zajmuje się sama sobą, a jednocześnie wysyła sprzeczne komunikaty. Raz zamykają lasy, później mówią, że można tam wchodzić. Raz mówią, że maseczki są zbędne, a potem, kiedy trzeba zrobić interes z kolegami, to każą te maseczki zakładać. Ogłaszają koniec pandemii, kiedy jest im to potrzebne w procesach wyborczych, a wskaźniki mówią zupełnie co innego. Takie państwo nie działa sprawnie. Obywatele nie schronią się w domku z kart. Obywatele chcą silnego państwa, które zbudowane jest na prawdziwych, mocnych fundamentach, silnych, wytrzymałych filarach, takich jak bezpieczeństwo i zaufanie. Instytucje państwa nie mogą służyć obozowi władzy. Instytucje państwa nie mogą służyć tylko wybranej grupie ludzi. Trybunały, prokuratura, sądy straciły wiarygodność, a służby czy raporty NIK służą wyłącznie jako oręż w walce politycznej. Fundusz Sprawiedliwości, który miał pomagać ofiarom przestępstw, staje się funduszem, który pomaga budować imperium Rydzyka. Takie państwo nie służy obywatelom. Takie państwo nigdy nie będzie państwem sprawnym. Już nigdy nie można pozwolić na to, żeby Polacy tracili swoje pieniądze, bo w spółkach Skarbu Państwa zamiast menadżerów i ekspertów zatrudniani są krewni i znajomi polityków. Nie można dłużej godzić się na to, że nawet tak apolityczny organ, jakim powinien być Rzecznik Praw Dziecka, służy bezsensownej ideologicznej wojnie, a nie prawom dzieci. Na to nie może być zgody. Wszyscy pamiętamy obrazek ostatnich dni, gdy kandydatka na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, kandydatka obywatelska, mająca za sobą poparcie ponad 700 organizacji pozarządowych, nie uzyskuje akceptacji większości parlamentarnej. Ale co dzieje się potem? Ta władza udaje, że tej kandydatury nie ma. Ta władza boi się tej kandydatury,
bo boi się każdej niezależnej osoby. Bo boi się, że tak jak do tej pory Rzecznik Praw Obywatelskich będzie służył kontroli tej władzy i będzie służył obywatelom, a nie ludziom władzy. Będzie służył wszystkim, bez względu na pochodzenie, wyznanie, płeć, poglądy czy orientację. Bo właśnie tak należy rozumieć niezależne organy państwa. Mają służyć nie władzą. Instytucje nie mogą służyć władzy. Instytucje państwa muszą służyć obywatelom. I właśnie takiego państwa chcemy. Nasza wizja państwa opiera się na trzech fundamentalnych słowach. Jawność, niezależność i partnerstwo. Władza nie może niczego ukrywać przed obywatelami. Dlatego wprowadzimy pełną jawność majątków osób publicznych i ich rodzin. Wprowadzimy jasne zasady dotyczące zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa. I wreszcie jasne zasady jawności zawieranych umów w sektorze publicznym. Już nigdy nie będzie tak, że spółki Skarbu Państwa służą kolesiom. Już nigdy nie będzie tak, że politycy, by ukrywać swoje majątki, będą przepisywać działki na żony. Zmienimy to. Niezależność. Tak, potrzeba niezależnych instytucji. Te niezależne instytucje muszą służyć obywatelom. Dlatego raz jeszcze deklaruję, rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Dziś wszyscy widzimy, że prokuratura zamiast zajmować się przestępcami, zamiast ścigać tych, co łamią prawo, służy głównie do rozgrywek politycznych. I nie mam na myśli tylko rozgrywek z opozycją czy niepokornymi obywatelami, ale również, co pokazały ostatnie dni, służy rozgrywkom wewnątrz obozu władzy. To potwierdza, że gwarantem sprawnego państwa, gwarantem braku bezkarności polityków jest niezależny prokurator generalny, oddzielony od politycznej funkcji ministra sprawiedliwości. Do tego doprowadzimy. I wreszcie partnerstwo. Relacje z obywatelami należy oprzeć na zaufaniu. Należy zlikwidować myślenie o obywatelach, o ludziach ciężko pracujących, o przedsiębiorcach w kategoriach przestępców. Należy zamienić represyjny aparat państwowy, skarbowy, który dzisiaj poluje na uczciwych ludzi, trzeba zamienić ten aparat w centra pomocy podatnikom. Oprzeć relacje państwo-obywatel na zaufaniu. Zmienimy filozofię państwa. Państwo nie będzie ścigać uczciwych obywateli. Będzie tym obywatelom pomagać. Często rozmawiamy z ludźmi pracy, ciężko pracującymi salowymi, lekarzami, pielęgniarkami, przedsiębiorcami, kasjerami, górnikami, kierowcami. Oni wszyscy podkreślają, że zawiedli się na tej władzy. Kiedy zwykli ludzie walczyli z pandemią, kiedy przedsiębiorcy walczyli o to, by nie zwalniać pracowników, by utrzymać swoje firmy, często będącymi jedynym źródłem dochodu, co robiła ta władza? Szastali pieniędzmi, kupowali od kolegów maseczki, lewe respiratory, za które przepłacali, czy bezużyteczne testy. I dzisiaj, teraz, kiedy ludzie i przedsiębiorcy walczą solidarnie z wirusem, budując zaufanie i współpracę, ta władza nadal buduje własne fortuny
dzieli stołki, a po nocach obmyśla, jak przeprowadzić przepisy, które będą dawały im bezkarność. Bezkarność wobec czynów, których się dopuścili. I ta władza obraża ludzi przedsiębiorczych. Mamy absolutnie inne podejście. Mówimy, że każdy, kto ciężko pracuje, zasługuje na szacunek państwa. A co można usłyszeć od lidera tamtej strony? Jeśli nie stać cię na płacenie podatków, tych podatków, które oni podnoszą lub nakładają nowe, to zamknij swój biznes. To mówi lider obozu władzy, podchodząc do przedsiębiorców, do polskich podatników w ten sposób, bo on nigdy nie zaznał ciężkiej pracy, bo całe swoje życie utrzymywany jest właśnie z pieniędzy polskich podatników, ludzi, którzy ciężko pracują. I właśnie tym ludziom należy się olbrzymi szacunek. Chcę z tego miejsca powiedzieć tak. Platforma Obywatelska była i jest reprezentantem ludzi ciężko pracujących. Platforma była i pozostanie partią ludzi przedsiębiorczych. Platforma jest i pozostanie partią, która buduje państwo służebne wobec obywateli. Państwo, któremu można zaufać. Państwo, na którym można polegać. Państwo, które daje poczucie bezpieczeństwa. Ale by to zagwarantować, musimy działać wspólnie i musimy być zjednoczeni. Powiedzmy to wprost. To właśnie zaufanie jest kluczem do sukcesu. Kluczem do sukcesu jest współpraca. Zawsze tam, gdzie odwołujemy się do zaufania i współpracy, cynizm, populizm i kłamstwo przegrywa. Przykładem jest Senat. Kiedy patrzę na pana marszałka Tomasza Grodzkiego, to widzę Senat, który dziś jest miejscem, gdzie przywraca się powagę polityce. Przywraca się znaczenie dialogu obywatelskiego, dialogu ze społeczeństwem. Ale jest to możliwe dlatego, że budując pakt senacki, oparliśmy go właśnie na zaufaniu. Dlatego chcę z tego miejsca powiedzieć. Nie ma wrogów po stronie opozycji. Po stronie opozycji są tylko przyjaciele. Nie znaczy to, że się nie różnimy. Nie znaczy to, że się nie różnimy, ale wzajemnie szanujemy, że sobie ufamy, że ze sobą współpracujemy, bo tego oczekują nasi wyborcy. Deklaruję z tego miejsca. Utrzymamy pakt senacki. Co więcej, zrobię wszystko, by wokół Koalicji Obywatelskiej budować jak najszersze porozumienie ugrupowań opozycyjnych. Porozumienie na partnerskich zasadach, oparte na wartościach, z poszanowaniem odrębności naszych partnerów i pełnym szacunku dla nich. Nowoczesna edukacja, ochrona klimatu, samorząd, szacunek dla prawa i polityka europejska stanowią wspólny mianownik dla całej demokratycznej opozycji. Polacy oczekują od nas, że wyciągniemy kraj z kryzysu, bo wiedzą, że potrafimy to robić. Już raz to zrobiliśmy. Nie było to dawno temu. To właśnie zaufanie i współpraca pozwoliły nam 8 razy z rzędu wygrać wybory. To wtedy Polska była w budowie. To wtedy wspólnie pracowaliśmy. Przeprowadziliśmy Polskę przez największy kryzys gospodarczy ostatnich lat. Przez olbrzymi kryzys finansowy. Ale dokonaliśmy jednocześnie jako wspólnota olbrzymiego skoku modernizacyjnego. Powiem więcej. Powiem wam wprost, twardo i z całą odpowiedzialnością. Jesteśmy dumni, że wprowadziliśmy najdłuższy w Europie urlop rodzicielski. Jesteśmy dumni,
że 6-krotnie zwiększyliśmy liczbę żłobków w Polsce. Jesteśmy dumni, że wprowadziliśmy program in vitro, dzięki któremu urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. Program, który dał szczęście polskim rodzicom. Program, który ta władza zlikwidowała. Przywrócimy ten program, obiecuję to. Jesteśmy dumni z tego, że oddaliśmy do użytku tysiące kilometrów dróg i autostrad, dziesiątki obwodnic, kilometry dróg lokalnych. Tak, byliśmy w tym skuteczni i z tego jesteśmy również dumni. Jesteśmy dumni, że podnieśliśmy prawie dwukrotnie płacę minimalną. Bo szacunek dla ludzi pracy, dla ludzi ciężko pracujących, wpisany jest w DNA Platformy Obywatelskiej i z tego zawsze będziemy dumni. I wreszcie jesteśmy dumni z tego, że gdy rządziliśmy, głos Polski nie tylko był słyszany na arenie międzynarodowej, ale z tym głosem liczono się w Europie. To myśmy wyznaczali kierunki europejskiej polityki. I znowu do tego wrócimy, bo z tego również możemy być dumni. Mógłbym tak jeszcze długo wymieniać, ale to wszystko pokazuje jedno. Wiemy, jak dobrze rządzić. Wspólnie, w trudnych czasach, nawet wówczas, gdy jest czas kryzysu. Wiemy, że państwo musi dawać bezpieczeństwo, a nie potęgować strach. I właśnie takie państwo odbudujemy. Państwo bezpieczne, państwo ufające swoim obywatelom. Polacy pokazali, że właśnie takiego państwa chcą. Na nikczemność tej władzy stworzyli swego rodzaju szczepionkę. Jaką? To jest życzliwość, wzajemna pomoc, sąsiedzka uczynność, zaufanie i solidarność. W chwili próby władza oblała egzamin, ale zdali go ludzie, obywatele, wspólnie i zjednoczeni. I zdali ten egzamin również nasi samorządowcy. To wy, zwracam się do samorządowców, wiecie, co jest najważniejsze dla społeczności lokalnych. To wy najlepiej znacie swoich mieszkańców, miasteczek, wsi, miast, dużych aglomeracji. To wy, którzy jesteście radnymi, burmistrzami, prezydentami, najlepiej potraficie zdiagnozować aktualne problemy, wyzwania życia codziennego i znaleźć na nie receptę. I za to wam chciałem z tego miejsca podziękować. Samorządowcy zawsze będą filarem Platformy Obywatelskiej. I na koniec, moi drodzy, siłą Platformy jest nie tylko jej historia i sukcesy. Tą siłą są i pozostaną ludzie. Tą siłą jesteście wy. Pokazaliście to nie raz. Pokazujecie to każdego dnia. I to wy dobrze wiecie, że człowiek jest najważniejszy. Za to wam serdecznie dziękuję.